Cześć. Niedługo rusza mój program mentoringowy dla kobiet, które pragną uzdrowić relacje z samą sobą, odkryć swoją prawdziwą naturę, ale też zdobyć umiejętności, wiedzę i kompetencji do mądrego prowadzenia siebie przez życie. W związku z tym chciałabym Ci opowiedzieć, jak ja postrzegam dokonywanie zmian w naszym życiu, wewnętrzną transformację i na co według mnie warto zwrócić uwagę i jak podejść w ogóle do całego tego procesu. Przede wszystkim do głębokiej i mądrej zmiany w naszym życiu same wglądy i zrozumienie sytuacji nie wystarczają. Oczywiście jest to pierwszy i najważniejszy krok, bo jeśli czegoś nie widzimy, nie jesteśmy czegoś świadomi, to oczywiście nie możemy tego zmienić. Ale często ludzie poprzestają na tym, łudząc się, że to wystarczy i że zmiana nastąpi sama, a to jest stanowczo za mało. Więc możesz zobaczyć o sobie wiele, możesz zrozumieć wiele, zrozumieć przyczyny swoich problemów, nawet te pokoleniowe, i nadal pozostać w tym samym miejscu. Dlatego oprócz wglądów do zmiany potrzebujemy motywacji, konkretnej wiedzy z zakresu danego aspektu, który chcemy zmienić, ale także kompetencji i konkretnych umiejętności. Dlatego w moim programie mentoringowym Laboratorium Samoprzywództwa dzielę się z kobietami tym, co dla mnie i dla moich klientek było najbardziej skuteczne i przyniosło najwięcej korzyści. Czyli wiedzą, mądrością, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu 8 obszarów naszego funkcjonowania, wewnętrzną pracą opartą na koncepcji pełni oraz doświadczenia zmiany, transformacji na 5 poziomach, tak aby poczuć się prawdziwie widzianą, słyszaną i kochaną. Dlatego zapraszam Cię na moją stronę i do przeczytania więcej o programie mentoringowym lub umówienia się na bezpłatną sesję informacyjną ze mną, a my niedługo już z formującą się grupą kobiet wyruszamy w podróż do samoprzywództwa. Zapraszam.